Cześć, witam serdecznie. Po raz pierwszy mówię do swojego blogaka. Właśnie za chwilę ruszymy. Po raz drugi właściwie. Po raz drugi, a. Pierwszy raz, kiedy wiem. Za chwilę ruszymy razem z naszą drużyną na pobliskie boisko, gdzie będziemy szkolić się w fechtunku i szermierce za pomocą tych oto swoich mieczy otulinowych. Miecze otulinowe można kupić. To są jak te prezentowane materiały, bądź wykonać samodzielnie. Co dużo mówić. Jak widać po twarzach uczestników jest to jeden punkt programu, który daje im dużo radości, pozwalają się trochę poruszać, a jednocześnie troszeczkę poczuć się bardziej średniowiecznym. Poczuć naprawdę, co znaczy walka, poczuć te emocje, zobaczyć, czym kierują się ludzie walczący. I jak boli. Słucham? I jak boli. Nie, miecze są całkowicie bezpieczne, co zaprezentuję na kamerzyście. To ja mogę przynieść swoje. Kaki! Wstawaj! Ja nie chciałem! W czasie fechtunku wykonuję szereg ciosów, które mają na celu wyłącznie zdobycie przewagi. I kilka, najlepiej jeden tylko cios, który był zamierzony jako ten, który ma trafić w ciało.